Przejazd na ulicy Parkowej został ostatecznie zamknięty. W jego najbliższej okolicy są dwa miejsca, gdzie piesi i rowerzyści mogą się przedostać na drugą stronę torów kolejowych. Jedno to przejście naziemne przy osiedlu Kozłówka, drugie podziemne przy stacji PKP Legionowo-Przystanek. Problem polega jednak na tym, że to ostatnie nie jest do tego do końca przystosowane. Windy permanentnie nie działają, brak jest też podjazdu dla wózków inwalidzkich, rowerzystów czy matek z wózkami. Ja jeszcze jestem sprawny, to jeszcze rower udźwigam. Powinien być zjazd na rower. A ponieważ go nie ma, osoby poruszające się na rowerach muszą je kilka razy dziennie wnosić i znosić ze schodów. Codziennie pani tak wchodzi po tych schodach z rowerem? Codziennie. Proszę powiedzieć, jakie utrudnienia? No, ciężko? Ciężko, bardzo ciężko. Ciężko, a z reguły pani widzę, że koszyk ma doczepiony, tak? Coś tak, jeszcze zawsze... z zakupami. Do tej pory jeszcze ta parkowa służyła, w tej chwili już nie. Ta mieszkanka Legionowa taką trasę pokonuje od momentu zamknięcia przejazdu na ulicy Parkowej. Jak mówi, inna droga jest zbyt długa, żeby codziennie nią jeździć. Dźwiganie roweru jest niestety również ponad jej siły. Tamara Mytkowska, rzecznik Urzędu Miasta Legionowo, zapewnia, że władze miasta mają pomysł, jak ten problem rozwiązać. Zwróciliśmy się z prośbą do PKP o zgodę na przebudowę przejścia podziemnego przy stacji PKP Legionowo-Przystanek. Otrzymaliśmy taką wstępną zgodę, na podstawie której wykonaliśmy koncepcję przebudowy tego przejścia. Powstaną tam po obu stronach rampy, po których wygodnie będzie można wjechać wózkiem, rowerem, czy też matka będzie mogła ze swoim dzieckiem w wózku się poruszać. Całkowite przebudowanie przejścia jest konieczne, ponieważ znajdujące się w nim schody są zbyt strome, żeby można było na nich zamontować nakładki umożliwiające podjazd i zjazd. Propozycja Urzędu Miasta została już przesłana do PKP. Jeśli kolejarze ją zaakceptują, miasto będzie mogło ogłosić przetarg na realizację projektu przebudowy przejścia podziemnego.